przyjemność reprezentować firmę Sodexo Pass Polska, firmy, która jest odpowiedzialna i podjęła się zadanie zorganizowania konferencji Lojalność i Motywacja w Biznesie. Pierwszego takiego spotkania, które mam nadzieję przełoży się na cykliczne spotkania coroczne. Idea, która nam przyświeca, to jest to, żeby podzielić się doświadczeniem, które ma Sodexo w zakresie rozwiązań motywacyjnych. Jest to coś, co robimy i w Polsce, i na świecie. I chcieliśmy również to połączyć tak naprawdę z praktykami biznesowymi z troszeczkę komplementarnych obszarów. W tych czasach, szczególnie w których żyjemy, lojalność jest krytyczna. Pozyskanie grupy klientów to jedno, ale śmiem twierdzić, że z perspektywy kilkunastu lat doświadczenia w marketingu utrzymanie klientów jest prawdopodobnie, no według mnie przynajmniej, dużo trudniejsze niż ich pozyskiwanie. Firmy dzisiaj interesują się naturalnie lojalnością klientów, no bo po czasach spowolnienia jest to taki naturalny moment, kiedy pogłębienie relacji z klientami, pogłębienie dobrych stosunków z nimi może wpłynąć na zyski. No niestety też jest tak, że w myśleniu o budowaniu lojalności klientów jest bardzo wiele błędów i bardzo wiele mitów, które przedsiębiorstwa i menadżerowie popełniają. Jednym z takich najważniejszych mitów jest mit, że klienci w ogóle chcą lojalności, że potrzebują lojalności. Zakładamy, że oni na to czekają. No nie jest tak łatwo, nie czekają na to. Drugi mit polega na tym, że klienci, że uważamy, że klienci chcą relacji monogamicznych z firmą. To też nie wygląda tak prosto. Bardzo często zakłada się, że relacja z klientem ma charakter zawsze rosnący i zawsze ciągły, że ta lojalność będzie rosła, że ona będzie się zwiększała, kiedy podejmiemy działania lojalnościowe. Tymczasem okazuje się, że nawet w takich dobrych relacjach jest bardzo dużo takich momentów, w których można klienta utracić. Każdy związek składa się z pewnych faz, cykli, czy takie cykle życia, czy to jest znowu związek miłosny, małżeński, czy to są cykle rozwoju firmy, organizacji i podobnie jest w relacji z klientem. Warto sobie zdawać sprawę z tego, że relacja oparta na zaufaniu i lojalności klienta, to praktycznie nie może być relacja ciągle rosnąca. Tu muszą się pojawiać momenty obniżania tej sinusoidy, aby potem ona wracała do poprzedniego położenia, a nawet rosła dalej. I zwykle w taki naturalny sposób ludzie zajmujący się sprzedażą, biznesem są zorientowane na tym, co ma iść do góry, do przodu. Natomiast warto pamiętać, że właściwie długoterminowe powodzenie decyduje się w tych momentach kryzysu, w tych chwilach trudnych. Wprowadziliśmy do naszego portfolio produktów nowy produkt, jakim jest VivaBox, który jest doskonałym prezentem biznesowym dla partnera biznesowego, ale również dla konsumenta. Wszędzie tam, gdzie nie znamy preferencji konsumentów. Doskonale wiemy, mając doświadczenie i kompetencje wieloletnie, ponad już dziesięcioletnie doświadczenie na rynku, że wyszukanie prezentu idealnego dla konsumenta jest bardzo trudne. VivaBox to elegancki prezent dla partnera biznesowego, dla konsumenta, który z jednej strony nie ma wartości nominalnej w porównaniu do kuponów i kart usługowych, które również znajdują się w naszym portfolio, a z drugiej strony daje możliwość wyboru konsumentowi, partnerowi biznesowemu. I to jest chyba najcudowniejsze, dlatego że angażujemy osobę obdarowaną w prezent, który osoba otrzymała. Chcielibyśmy mieć tak naprawdę pewnego rodzaju forum dyskusyjne, rozmowy z ludźmi, którzy są praktykami i teoretykami, no po to, żeby tak naprawdę lepiej pracować na rynku, być bardziej efektywnym poprzez te rozwiązania, które będziemy stosowali. Bardzo ważne jest takie spojrzenie z dystansu na to, co firma robi, wejście w buty klienta. My w ogóle za mało pytamy klientów o to, co jest dla nich ważne. Często robimy to siedząc za biurkiem jako marketerzy, nie interesując się tym, jak to działa w praktyce. Myślę, że marketerzy na co dzień siłą rzeczy są skazani, żeby zajmować się tym, na czym się szczególnie znają, co jest tym ich odcinkiem w podziale pracy.
i przez to czasem mogą tracić kontakt z szerszą perspektywą. Jeżeli mamy budować długoterminową relację, to warto robiąc swoje mieć tą szerszą perspektywę i na pewno takie spotkania poszerzają perspektywę. Ludzie głębiej oddychają, widzę jak chłoną wiadomości z różnych dziedzin, tu psychologiczne, tu prawne, tu twarde ekonomiczne, a tu znowu związane z nowoczesnymi narzędziami stricte marketingowymi.